Uroczysta Eucharystia w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie zainaugurowała Zgromadzenie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy. Mrze Świętej przewodniczył ojciec Święty Franciszek. Jubileuszowe 50. Zebranie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy odbywa się w Rzymie. Zainaugurowała je uroczysta Eucharystia w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Papież dziękował dziś Radzie za 50 lat służby dla Kościoła i Europy. Jej głównym zadaniem jest koordynowanie współpracy kościołów lokalnych Europy. Boża miłość, miłosierna i wszechogarniająca jest odwieczną nowością Ewangelii i wymaga od nas, drodzy bracia, mądrych i odważnych wyborów, dokonywanych w imię szalonej czułości, z jaką Chrystus nas zbawił. Nie żąda od nas udowodnienia, ale ukazywania Boga, tak jak czynili to święci, nie słowami, lecz życiem. Żąda modlitwy i ubóstwa. Żąda kreatywności i bezinteresowności. Pomóżmy dzisiejszej Europie, chorej na znużenie, w odkryciu na nowo wiecznie młodego oblicza Jezusa i jego oblubienicy. Możemy jedynie dać siebie wszystko, aby to nieprzemijające piękno mogło zostać dostrzeżone. Podkreślał ojciec święty Franciszek o szczególnej odpowiedzialności Europy, mówił dziś ksiądz kardynał Angelo Baniasko. To wspaniały kontynent w swojej różnorodności i w swoim niepowtarzalnym przeznaczeniu ma odpowiedzialność wobec siebie, wobec historii, wobec świata, wobec Ewangelii. W zgromadzeniu plenarnym w Rzymie bierze udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki.